Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że tyle osób jest zainteresowanych wykładem Petera Mossa. Witam przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedszkoli, dziennikarzy, studentów, a też przedstawicieli szkół. Witam również sołtyskę, którą mamy między nami. I witam ciało akademickie z Uniwersytetu Warszawskiego i z Akademii Pedagogiki Specjalnej. I witam również przyjaciół i najbliższych. Ja się bardzo cieszę, że mamy możliwość wysłuchania wykładu Petera Mossa, bo widziałam, słyszałam Petera pierwszy raz na jakiejś międzynarodowej konferencji poświęconej wczesnej edukacji. I od tego momentu jestem fanką jego myśli i jego twórczości. I ten fan klub nasz, fundacyjny i pozafundacyjny, się z roku na rok coraz bardziej poszerza. Ja chciałabym od razu na początku podziękować krytyce politycznej za to, że razem z nami pomogła nam zorganizować to wydarzenie i że możemy tutaj korzystać z sali krytyki politycznej. Bardzo serdecznie też dziękuję sponsorowi całego wydarzenia, a mianowicie firmie Nutricja Polska, której dotacja umożliwiła nam przyjazd Petera do Polski. A teraz jeszcze muszę sprawdzić, czy o czymś nie zapomniałam. Także chwileczkę. Tak, może dwa słowa o programie. Przewidujemy najpierw wykład Petera, później wprowadzenie do dyskusji, a potem dyskusję. To, co jest jeszcze ważne, prezentacja Petera, ta, która jest w języku polskim, będzie na naszej stronie internetowej, będzie udostępniona, więc jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, to możecie zawsze do nas zajrzeć. I też chciałam poinformować, że dzięki uprzejmości Fundacji Wspomagania Wsi ten wykład jest filmowany i będzie też dostępny na portalu Wszechinter. To co, to ja myślę, że w tej chwili już, żeby nie tracić czasu, poproszę Petera o wykład pod tytułem Demokracja, podstawowa wartość publicznej edukacji. Okay, well, I would like to thank you all for coming this evening. I emphasize this evening. I'm sure you have many other things to do with your time. So it's really great to see so many people here today. And I want to thank the organizers for allowing me to speak in my mother tongue. I try not to take it for granted that I am able to speak English in every country I go to, but I think it is a great privilege, so thank you very much. I would also add, just by way of introduction, that if you want to the references that I am going to, which will be in my PowerPoint, they are at the end of the PowerPoint. So if you want to follow any of the references, you will find them at the end. So, my title. Is democracy a fundamental value in public education? Note the question mark. I am asking a question, not stating a fact. The answers to that question will vary, but I believe that all governments and all citizens should ask the question. So I want to address four questions in my lecture this evening. First, why should democracy be a fundamental value of public education? Two, what does democracy mean? Three, how is democracy practiced in education? And four, what conditions are needed to practice democracy? So those are four questions I hope to touch on in the course of the next 40 minutes.
And my lecture today is developed in at greater length in a recent book called Radical Education and the Common School, A Democratic Alternative. It's written with a colleague, Professor Michael Fielding. And it's interesting because he comes from what we would call in Britain secondary education. I don't know if that is a term here, gymnasium, high school. And my background is more from early childhood education. And I think it's unusual for those different sectors of education to come together and to enter into a dialogue. Normally, secondary education doesn't speak with anybody else. Early childhood education doesn't speak with anybody else. In our book, Michael and I have attempted to develop a broad view of education from birth to 18 years or older, in fact. And we've tried to develop this broad concept based on the idea of democracy as a fundamental value. So we're trying to say that we can think about education across childhood and adulthood in a similar way. So, my first question, why should democracy be a fundamental value of public education? Now, my first point I want to emphasize again is that I'm talking about democracy as a fundamental value from birth, from the youngest age at which children are exposed to education outside the home, right through to university, and I think throughout university and beyond. And writing about a project undertaken in some German kindergartens, Shanti George emphasizes the relevance of democracy from the very earliest years. Let me just read what she says. Democracy and day nursery, that's for children under three, are two terms that are not immediately associated. But where and when does democracy start? In preschool? In daycare? In school? Or only when people are old enough to vote? So in a way, this is a very key set of questions. When does democracy start? Knowledge and insights gained from evaluation of the project Living Democracy in Daycare Centres shows that the basis for an everyday democratic culture can indeed already be formed in the day nursery. So the argument there is made very strongly that we're not waiting for children to start school or to start secondary school or to reach 18 before we think about democracy. We're talking about democracy from the beginning. So, why democracy? Today, I think, at least in the countries I know, we prioritize technical practice in education. We seek, above all, for effective methods to achieve predetermined outcomes, developmental goals, school readiness, exam performance, learning objectives. And the most important question in many countries today is what works? Carlo Ginzburg, the Italian historian, I think sums up the culture we have today when he says we are constantly offered solutions before we have asked the critical questions. Now, there is another view, and that view is that we should prioritize ethics and politics. We should view education first and foremost as an ethical and a political practice. It's ethical because education is a relational practice. Education is about how we relate to each other. And therefore, we need to base it on relational ethics, or ethics which guide how we relate to each other. Now, in a book I've written with Gunilla Dahlberg, we've explored two types of relational ethics, the ethics of care and the ethics of an encounter. But there are other ideas about this. But the idea
I'm trying to emphasize is that education, being about relationships, is first and foremost about the ethics of those relationships. But it's also first and foremost political, because education is based on answers to political, or as Carlo Ginzburg would say, critical questions. And so from this perspective, technical practice, what works, comes after ethics and politics. We can only look at how we do things once we know what it is that we think is important to do. Now, I use here this concept of political questions. And these are defined by the political scientist Chantal Mouffe, who says that political questions are not mere technical questions or technical issues to be solved by experts. Political questions are questions that always involve decisions which require us to make choices between conflicting alternatives. So education is political because we have to make those choices between conflicting alternatives before we know how we set about educating our children and young people. In the book Michael Fielding and I wrote, we propose a number of political questions about or for education. And here are just some of the questions that we think are absolutely essential before you could begin to decide how you are going to educate children. What is the diagnosis of our time? I use the words of Karl Mannheim, one of the large figures in the sociology of education. What do we think is happening in our day and age? What is our image of the child? What is our image of the educator? And what is our image of the preschool and the school? Then, how do we understand education? I mean, I'm going to use the word tonight, Hutler, probably 100 times. But probably I won't stop very much to say what I mean by it. And it's very easy to have conversations about education without actually discussing what we understand by the term. Then we can move on to epistemological questions. What paradigm do we adopt? Where do we choose to place ourselves when we look at the world? What do we think is knowledge? Much talk about knowledge-based societies today, but what is knowledge? And how do we learn? Very fundamental question. Then what are the purposes of education? What ethics? I mentioned ethics a moment ago. And coming on to the key issue, what are the fundamental values of education? And in a sense, if you do one thing after my presentation, I would like you to spend just a few minutes asking what for you are the political questions that should be the basis for developing education. Because these are mine. You may have others, that's fine, but these are mine. So, my answer to the last question, what are the fundamental values, would look something like this. Cooperation, uncertainty, experimentation, equality, sustainability, and democracy. And I want to focus on the last one. We can come back and discuss other values if you want to, but tonight I want to focus on the last one on my list, democracy. And explain why I choose it, why for me democracy is a fundamental value. And I want to offer four reasons that make it important for me. Reason number one, because we need democracy for an education for survival and for future building. We have entered as a species and as societies what Edgar Morin calls the general crisis of the planet. The detrimental and accelerating impact we as humans have made on our planet puts our very survival as a species at risk. Ever since 1945,
we have had the capacity to destroy ourselves. And this is becoming increased year by year. It means we cannot, in my view, continue as we are. We cannot just assume more of the same. And democracy seems to me to be essential if we are to find ways of surviving this terrible danger we find ourselves in. Hetton Shah and Sue Goss put the case clearly and well. Our society, they're talking about England, but I think it applies to Poland and other societies. Our society faces challenges where we need to act collaboratively more than ever. We need to deepen democracy through more deliberative and participative democratic mechanisms which spread democracy into the everyday of our lives. And I'll come back to this theme of democracy in the everyday, everyday democracy. In particular, I think survival means rejecting the dictatorship of no alternative, the assertion that there is only one future and that is more of the same. It means, I think, being able to contest alternative futures and building a sustainable future. And democracy is essential for this process of future building. One of many, I think the school, the one take the next step, is one of many possible places for democratic future building. It's put very well by an English professor of education, Carey Facer, who says the school is a powerful democratic resource and public space that allows young people and communities to contest the visions of the future they are presented with and to work together through spaces of traditional and emergent democratic practice to fight for viable futures for all. So that's the first reason. The second one is that I believe we need democracy if we are to have an inclusive and participatory politics of education in a world of diversity. In a world of diversity. Now, for me, an inclusive and participatory politics of education is one where political questions and alternative conflicting answers can be freely discussed and deliberated. It's a politics of education that resists what Roberta Unger, the Brazilian social thinker, calls the dictatorship of no alternative, and global standardization such as the PISA scores. I imagine PISA is something you come across in Poland, this massive exercise in comparing scores across many different countries for 15-year-olds, which becomes the driving force for education ministries in so many countries. Because in democracy, diversity is assured and there are always alternatives. So you can therefore have this politics of education which is inclusive and participatory. My third reason is that we need democracy for what I would call an education of potentiality. I'm trying to make a point here that often education is assumed to be about children and young people achieving what we already know. The task of education is to simply transmit to them everything that we know. And I think an education of potentiality is a very different idea, that we do not know where education may lead. We do not know what new knowledge can be produced in education. And it's summed up by the philosopher Baruch Spinoza when he wrote, "We never know in advance what a body can do. We enter the educational relationship not knowing what the child, the young person or the adult may be capable of." And democracy is so important here because democracy believes there are always alternatives. There is no one right answer. Nothing is necessary and inevitable. Democracy values diversity of knowledge and complexity, and it welcomes surprise and wonder in not knowing what a body can do. When I read government in my country,
talking about early childhood education. It is full of such dull, boring, predictable language. And when I go to places which really inspire me, as in Italy, people talk about amazement and wonder and surprise. And I feel so good, because it seems to me to be this education of potentiality and the excitement of not knowing what may happen. So democracy, in short, facilitates and supports the liberation of human capacities to realize our potentiality. And finally, it seems to me that why democracy, the fourth answer would be because we have a rich tradition of democracy as a fundamental value in education. And it's already shown us its great potential. It's already demonstrated what it can contribute. We're not just talking about something that might happen in the future, we're talking about something that has happened in the past. It's a recurrent theme of 100 years of progressive education. John Dewey, one of the great philosophers of education, was quite clear that democracy was central to his thinking about education. Democracy, he writes, needs to be reborn in each generation, and education is its midwife. Nearer home, here in Warsaw, Janusz Korczak, in his Jewish orphanage, ran that institution on democratic lines, and is in fact an incredibly inspiring example of democratic education. Nearer to my home in London, there is a very important example, a head teacher called Alex Bloom, who for 10 years after the war ran a secondary school in a very poor part of East London. And he placed democracy at the centre of his incredible pedagogical work. Writing, he said, "The overall school pattern, the democratic way of living, precedes all planning, and it proclaims the main purpose of education in a democracy." This was an extraordinary man, building a new education in the rubble of East London, not as badly destroyed as Warsaw, but pretty bad. Working with poor and marginalised children, and for 10 years until he died at a very early age, creating an incredible democratic education. But of course, we're not just talking about the past, because the tradition of democracy in education continues today. In many municipal preschools in Italy, for example, most famously in the city of Reggio Emilia, which is close to Bologna, in the region of Emilia-Romagna. That city has a 50-year tradition of democratic education in its preschools. And in 2009, in the municipality's regulations, they write, "Education is a meeting place where freedom, democracy, and solidarity are practiced, and where the value of peace is promoted." But we can go to a national level. Let me take you to Sweden, and looking at the national curriculum for preschool children in Sweden. But I could take you to any of the Nordic states. In Sweden, they write, in the curriculum, "Democracy forms the foundation of the preschool. All preschool activity should be carried out in accordance with fundamental democratic values." And you would find something similar in the school curriculum and in the curriculum for children, young people between 16 and 19. So democracy is at the front of the curriculum at all levels in Sweden from 1 year upwards. So those are my reasons why I think democracy matters. So having talked about it for the last 15 minutes, what do I mean by democracy? Well, I think it's essential to understand that democracy is a multi-dimensional concept. Of course, it is representative and procedural, typically in the ways in which we elect our politicians and the ways in which our parliaments conduct their business. This is very formal, it's very set down in law. This is democracy in a procedural and representative form, very important. But it's also
participatory, and that word again, every day. And I want to quote from a very interesting writer from my country, Tom Bentley. He writes, "Building everyday democracy depends on applying its principles to everyday institutions, queries, schools, through which people make their choices and develop their identities. Its basis is the idea that power and responsibility must be aligned with each other and widely distributed. If societies are to exercise shared responsibility through social, economic, and institutional diversity." So he's talking very much about democracy being not just what happens in the parliament, but what goes on day in, day out, in schools, in hospitals, indeed in families, you could say, many, many everyday institutions. So, but it's also a multi-dimensional concept in another way. Of course, democracy is a way of governing in many societies today. Winston Churchill once said, democracy is the worst form of government except for all the other forms we've tried. So it's a way that we choose to govern ourselves. And many people say it has its problems, but it's the best way we've come across. But it's also a way of living our lives and of relating to each other. We can talk about living our lives democratically and relating to each other democratically. John Dewey, democracy, he writes, is more than a form of government. It is primarily a mode of associated living, embedded in the culture and social relationships of everyday life. Carlina Rinaldi from Reggio Emilia, the very senior educator there. Democracy, she writes, is a way of being, of thinking of oneself in relation to others and the world. It is a fundamental educational value and form of educational activity. So here we have democracy as a way of living our lives and relating to each other, a way that values diversity, recognizes there are always alternatives, is strong on listening and dialogue, but is also prepared to confront and contest. So we listen and we respect, but we also are ready to say, I don't agree. I see it differently. So to sum up, democracy, it seems to me, should be a way of life and relating in everyday institutions such as preschools and schools. You can add many other institutions to that. We learn democracy by doing it. It's not a subject to be taught, it's a lived experience. There may be a case for some, quote, teaching, but generally, if we're going to grow up as democratic beings, we will do so because we have lived in democratic communities and institutions. So, how is democracy practiced in education? Let me offer you some instances, some concrete examples. I'm sure you would have others that you could contribute as well. These are just some cases, if you like, which may help you to get a firmer idea of this rather grand language. Okay, first of all, democracy in the school in decision making. I think here again we come back to John Dewey. He stated an important principle. All those who are affected by social institutions, and that includes obviously schools, must have a share in producing and managing them. All those who are affected, not just adults, but children, young people as well. And this can be achieved through the formal governance, the way we formally manage institutions. For example, in Reggio Emilia, they have what they call gestione sociale, social management. Preschools are managed by committees of elected representatives drawn from parents, teachers, and other citizens. Or we can go back to Alex Bloom,
in the West End, oh, sorry, the East End of London after the war. For him, the whole school meeting was central to the democratic education that he was committed to. This meeting was a regular assembly, I think every month, of all students and all teachers in the school to discuss the work of the school. He had many other forms of democratic structure in his governance, but this was a central way in which everybody, young people and adults, were brought into the formal decision-making process. And I want to emphasize that democracy cannot just be for children and young people, it must be for everyone. There's no point talking about children having democratic rights if we deny that to teachers and parents and others. So I think that's important. But also there is decision making at a much more everyday level, about practices, about projects, about environments. And that, as I say, must include children and adults. An example here, which I can only mention, and I'm very happy to give more information about, is the mosaic approach developed by Alison Clark. This is a multi-method tool for enabling very young children to participate in their nurseries, under five, children under five. And in her book, Living Spaces, she writes about how young children were enabled to work with architects on the design of new centres. It's very fascinating how she used the mosaic approach to enable children to contribute to decisions about the environment in which they would live their lives. But we can also talk of democracy in learning. Learning in a democratic way, we could say. And that values listening, that values dialogue, and it values diversity. It understands learning as co-construction of meaning, not transmission of information. And it is not constrained by predefined outcomes and what one Italian calls the fallacy of certainties. So, it is an attempt to avoid what Carlina Rinaldi talks about, when she says the potential of the child is stunted when the end point of their learning is formulated in advance. Again, she's saying a sort of education where we know where children have to get to is an education that stunts their development. It means we only allow them to do some things, we only look in some ways. We tell them what they have to be, we make no space for new and emergent knowledge and understandings to appear. And then democratic learning can also be learning that promotes a democratic society. Reggio Emilia is very interesting in Italy because they decided to create municipal public schools in response to an experience of dictatorship, 25 years of fascism. And for them, it was essential to build a society, it was imperative to build a new society which involved nurturing and maintaining a vision of children who can think and act for themselves. And the main purpose of their new schools was to nurture and maintain that vision. They wanted to enable democratic subjects to emerge from their schools. Who would protect the society against ever again suffering from the dictatorship of fascism? So I think here, very clear democratic goal in their thinking about learning. And then again, I think we can talk about democratic evaluation. And that means, I think, looking at participatory methods of evaluating schools and children's learning. And by that I mean methods which involve democratic deliberation by many people on evidence and on its meaning. And again, a very good example of this is what in Italy they call pedagogical documentation. But not just in Italy today, in many countries today, people working in early childhood education work with pedagogical documentation.
I think nobody in the field of compulsory education has ever heard the expression. And this is very typical of the fact there is no communication across educational sectors, because this is a really important idea of democratic evaluation. It is about making processes and practices visible through various forms of documentation. And then, when they are visible, subjecting them to dialogue, reflection and interpretation in the public arena, and always in relationship with other people. It enables you to make education transparent and visible, and therefore subject to deliberation and debate and argument about what is happening. Now, let me just quote to you from a Spanish writer about pedagogical documentation, a man called Alfredo Hoyos. He writes, "Pedagogical documentation is an extraordinary tool for dialogue, for exchange, and for sharing." For Malaguzzi, and Malaguzzi is the first director of public schools in Reggio Emilia, for Malaguzzi, it meant the possibility to discuss and to dialogue everything with everyone. And he gives examples of everyone: teachers, auxiliary staff, cooks, families, administrators, citizens, being able to discuss real, concrete things, not just theories and words. And so often today, our evaluation is very abstract. It's about ticking boxes rather than saying, what is going on in this place? What do we think is happening here? And the final example is a democratic curriculum. This might take the form, for example, of what is called a framework curriculum, which is a statement of broad values and goals defined by national government, perhaps, but which leaves a lot of space for local interpretation, local input, and local design. So there is a national view about education, but it's not in great detail. It says, as a nation, here are some broad objectives, here are some important values, but we leave a lot of space for people to elaborate and develop the curriculum. An example again would be the Swedish preschool curriculum, which is, I think, 16 pages long, very short curriculum. Or another example is one that has been produced by the Royal Society of Arts in England called an area-based curriculum. And this uses the local area to illustrate curriculum content, and local stakeholders, including young people themselves, to co-design the curriculum, supporting schools to partner with organisations or groups from the local area to design aspects of the curriculum, utilising the local area as a resource. So here is an idea of mixing some set of national goals with a very strong possibility for democratic participation and input at other levels in the country. So, finally, what conditions are needed to practice democracy as a fundamental value of education? What I want to emphasize here is the need to think carefully about what is needed not only to create a democratic education, but to sustain it. Unfortunately, many examples of democratic education in the past have not lasted very long. I think Dewey's laboratory school in Chicago lasted 5 years. Alex Bloom in London dropped dead after 10 years, and this project went. We have to think, if we want to change our education, it's no good just saying, wouldn't it be nice? Summerhill exists. Yes, Summerhill, yeah, you could say it survived with great difficulty. And I'm not saying that there may not be, but I think that's one place that has struggled to survive.
The best example I know, again, is Reggio Emilia, which has survived for 50 years. But I would argue that's because they have given very serious thought to conditions. And they managed to sustain a system, not just one school. But you're right, I'm sure there are exceptions to that general rule. So what are the conditions I would want to put forward to you to think about? The first one, I think, is that democracy is affirmed, practiced and supported at all levels of the public education system, at national government, at regional and local levels, municipalities and the next level up, and in individual centres and schools. Now, you can have democracy at one level. You can have a Summerhill school or a St George's school, but it's far better, it's far more likely to last if it's been democracy is accepted and worked with at all levels. Secondly, I believe diversity needs to be valued and supported, and not just people saying, isn't it nice to have diversity, but people taking it really seriously. That means, for example, recognising that there are different paradigmatic positions and theoretical perspectives, that there are different understandings, and to use Paulo Freire's words, different readings of the world, and that there are political questions to which there are alternative answers. So the conditions require a deep embodiment of the idea of diversity and its value and respect for diversity. A third condition, I think, is a democratic image of the child, put very simply, and I'm putting it simply, the child as citizen with rights and a protagonist with voice. Fourthly, I think a democratic image of the school. Now, I don't know how it is in Poland. Today in England, I would say there is no democratic image of the school. Instead, we have two images. The school as a business competing for customers in a market. And secondly, the school as an exam factory, a factory for examinations, producing predetermined outcomes. Business and factory. No image of the school at all as a democratic space. But a democratic image of the school would see the school, I think, as a public space. I think this concept of public spaces, forums, agoras, very important way of thinking about schools, as a place of encounter for all citizens. Schools are almost the only place where everybody at some stage in their lives meets other people. All of us in this room have been to schools. So it's a unique institution. And the school is a collaborative workshop for communities with the potential of many projects and for many purposes. I think the idea of a school as a place where communities can develop democratically, many projects and purposes, social, and cultural, and political, and economic, and aesthetic, and, to imply we could go on to infinity, because we do not know what a school can do. And again, I want to come back to Kerry Facer, who I referred to earlier, who I think has written a very important book. The school, she says, may be one of the most important institutions we have to help us build a democratic conversation about the future. A physical school, a local school where community members are encouraged to encounter each other and learn from each other, is one of the last public spaces in which we can begin to build intergenerational solidarity. One project, intergenerational solidarity, respect for diversity, another project, and democratic capability needed to ensure fairness in the context of socio-technical change. So there's just three projects that can be conducted if the school is understood as a public space capable of democratic projects. I'll just very quickly mention
We need, I think, a democratic image of the educator, the teacher, as a democratic professional. We could discuss what that might mean. That means, I think, a well-educated and diverse group of educators for whom democracy has been a fundamental value in their own education. And I think democracy has to be a priority of evaluation and research. It worries me a bit in Sweden, for example, that they have a lot about democracy in their curriculum. I'm not certain how much they actually evaluate whether democracy is practiced and how it's practiced. So I think that's very important. No good just saying democracy is important. We need to constantly work on the practice of this value, how to be democratic. And lastly, and this is my last reference to Dewey, who is so important, we need the condition of trust and faith in children and adults. And he put it very well. Democracy is a way of life controlled by a working faith in the possibilities of human nature and faith in the capacity of human beings for intelligent judgment and action if proper conditions are furnished. In a time of neoliberalism and managerialism, we have lost this idea of trust and faith in other people. And I believe that if we are to restore democracy, it's a crucial condition that we need to work on renewing. So, to finish, to summarise my argument, I've argued for a public education that prioritises politics and ethics, that chooses democracy as a fundamental value, that understands democracy as a multidimensional and multi-layered practice, and which actively supports participatory democracy in the everyday life and relationships of the school. And I just want to end, this is my last slide, with words from an OECD report, a very important report. Anybody interested in education should read this report. Although it is about early childhood education, any educator should read Starting Strong, this report, which is produced by OECD. And what they say about early childhood here, I think, would apply equally to any form of education. Governments and major stakeholders, the report says, should aspire towards early childhood systems that support broad learning, participation, and democracy. In addition to learning and the acquisition of knowledge, an abiding purpose of education is to enhance understanding of society and encourage democratic reflexes in children. Thank you very much. Bardzo dziękuję. I teraz zanim zaczniemy dyskusję, bardzo poproszę tutaj do mnie panią dr Annę Kordasiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego i panią dr Katarzynę Gawicz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Nie pamiętam, jaka kolejna szkoła. Bardzo proszę. Chciałabym w tym swoim takim bardzo króciutkim wprowadzeniu do dyskusji nawiązać do tego, o czym mówił profesor Peter Moss, sytuując to w polskim kontekście, więc pytając o to, jakie są możliwości czy stan demokracji w polskiej edukacji na bardzo specyficznych przykładach. Po pierwsze będę się odwoływać do tego obszaru, który mi jest najbliższy, więc do edukacji przedszkolnej. I tutaj konkretnie po pierwsze do takiego jej wymiaru formalnego, a mianowicie do programu, raczej podstawy programowej i programów nauczania. I tutaj chciałabym również w nawiązaniu do tego, o czym
Słyszeliśmy wcześniej na temat Szwecji, w Radzie Emilia, pokazać, jak się ma demokracja w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i w kilku wybranych programach wychowania przedszkolnego. Jest to coś, co razem z Barbarą Rogon z Fundacji Komeńskiego analizowałyśmy w niedawnym projekcie. Szukałyśmy właśnie demokracji dziecka jako obywatela w tych formalnych dokumentach. I okazało się, że w podstawie programowej demokracji znaleźć się nie da. Taki termin się tam nie pojawia. W momencie, gdy mamy właśnie szwedzką podstawę, która o demokracji mówi w pierwszym zdaniu Radzie Emilia, w którym demokracja również pojawia się bardzo wcześnie, w polskiej podstawie tego nie ma. Są różne inne terminy. Jest na przykład termin sprawstwo, który w odniesieniu do dzieci pojawia się dokładnie raz w kontekście budowania konstrukcji schodków. Wtedy dzieci mają poczucie sprawstwa, gdy budują tę konstrukcję. Pojawia się raz odniesienie do mówienia przez dzieci w zrozumiały sposób o swoich potrzebach i decyzjach. To odwołanie pojawia się w części zatytułowanej Wspomaganie rozwoju mowy. Zastanawiamy się nad tym, na ile tutaj rzeczywiście chodzi o podejmowanie decyzji, wyrażanie tego, co się zdecyduje, na ile po prostu o rozwijanie mowy. W podstawie programowej mamy natomiast wiele takich odwołań, które odsyłają do dziecka, które jest grzeczne, posłuszne. Wprost mówi się o tym, że grzecznie zwraca się do innych. Dziecka, które przestrzega reguł, które zgodnie funkcjonuje w różnego rodzaju sytuacjach. Nie ma żadnych odwołań do dziecka, które potrafi negocjować, dyskutować, które potrafi wyrażać swoje zdanie, które jest w stanie współpracować w takim autentycznym poziomie z innymi. Więc mamy wizję dziecka, które jest dobrym obywatelem, które zaakceptuje taki zasady, porządek. Ale ponieważ podstawa programowa to tylko podstawa i można poza nią wykraczać, więc przyjrzałyśmy się też kilku programom. Analizowałyśmy programy nagrodzone w konkursie na najlepsze programy zgodne z nową podstawą programową, więc nie jakieś przypadkowe, oraz dwa programy, które jak z naszego rozeznania wynikało, są szczególnie często wykorzystywane w przedszkolach. I z nich wyłonił się trochę bardziej optymistyczny obraz, aczkolwiek nie w jakiś szczególnie intensywny sposób. Obraz dziecka, który zobaczyłyśmy, to było przede wszystkim dziecko podporządkowane regułom, dziecko konformistyczne. W jednym, jedynym programie z tych wszystkich sześciu, które analizowałyśmy, pojawiło się zdanie, które było mowa o tym, że zadaniem przedszkola nie jest osiąganie efektów w postaci grzecznych uczniów i posłusznych obywateli. To był jeden program. Szukałyśmy innych odwołań do szukaliśmy i terminu demokracja, który się bardzo rzadko pojawił w tych programach, ale się pojawiał. Ale też szukałyśmy odwołań do umiejętności, kompetencji potrzebnych do funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie. Więc na przykład sprawdzałyśmy, jak w programach pojawia się kwestia podejmowania decyzji przez dzieci. I tu owszem, regularnie się ten wątek pojawiał, najczęściej w odniesieniu do wyboru przez dzieci zabawy, w czasie ich zabawy własnej. Więc w tym, co jest takie najbardziej oczywiste, w takiej najbardziej minimalistycznej wersji. W trzech z sześciu programów pojawił się wątek ustalania z dziećmi reguł. Natomiast w jednym z tych trzech to ustalanie reguł wyraźnie miało służyć zachowaniu bezpieczeństwa i porządku w grupie. Więc raczej jako narzędzie dyscyplinowania, niż jako narzędzie rozwijania pewnych demokratycznych kompetencji. Z innych takich wątków, które próbowaliśmy znaleźć, na przykład kwestia odpowiedzialności, brania przez dzieci odpowiedzialności, rozwijania jej. W dwóch pojawił się ten wątek wyraźnie, wprost odniesienia do tego, że branie odpowiedzialności przez dzieci za siebie, za swoje uczenie się, za innych, za grupę jest czymś bardzo istotnym, ale to były dwa programy. W większości była mowa o braniu odpowiedzialności za porządek w sali, już nie na przykład za to, jak ta sala ma wyglądać. Dość często pojawiały się odwołania do odpowiedzialności za środowisko naturalne. Czasem rozbijane, czasem nie.
Bardzo rzadko w programach pojawiały się wątki związane z tolerancją, z otwarciem na inność, na różnorodność. Edukacja wielokulturowa pojawiła się w dwóch programach, w jednym taki bardzo hasłowy sposób, ale się pojawiła. To, co się z większości programów wyłaniało, to takie wyobrażenie przedszkola, do którego chodzą tylko dzieci, które są Polakami i dzieci, które są katolikami. Bardzo rzadko się zdarzały jakieś takie wskazania, które pozwalałyby nauczycielkom korzystającym z tych programów tak organizować pracę, żebyście tworzyć miejsce dla innych dzieci. Wątek, który był bardzo marginalnie obecny, to wątek praw dzieci, wyrażany wprost. W dwóch programach pojawiły się odwołania do tego, że należy wspierać dzieci w poznawaniu przez nie swoich praw, stwarzać warunki ku temu. O ile w podstawie programowej demokracji praktycznie nie ma, o tyle w tych programach pojawia się, tak jak mówię, raczej w taki bardzo marginalny sposób miałyśmy wrażenie, czytając te programy, że pewne wątki się tam pojawiają, ponieważ nie wypada, żeby się już nie pojawiały, natomiast trudno było pozbyć się takiego właśnie uczucia, że jest to bardzo nieprzemyślane, jakieś takie dość powierzchowne. Drugi poziom, na który chciałabym zwrócić uwagę, to jest poziom praktyki. I tutaj będę się odwoływać do swoich własnych doświadczeń pracy z nauczycielkami przedszkola. Jeśli Państwo będą mieli inne doświadczenia, to niech bardzo chętnie usłyszę Państwu, co będę mówić. To nie jest coś, co miałoby się odnosić do wszystkich możliwych przedszkoli i osób tam pracujących. Rozmawiając z nauczycielkami, bardzo wyraźnie zauważam ogromne pęknięcia. Czyli z jednej strony jest bardzo wiele osób, ja się spotykam z bardzo wieloma osobami, które mają głęboką potrzebę pracy w inny sposób, które one same nazywają takim sposobem bardziej demokratycznym. Można to wyrazić w języku Petera Mossa jako osoby, które chcą zadawać takie polityczne pytania i je zadają. Ale jednocześnie te osoby są uwikłane w system, który na zadawanie takich pytań nie pozwala albo nie stwarza ku temu przestrzeni. Więc system, w którym dominuje to podporządkowanie się dyktaturze braku alternatyw, o którym też słyszeliśmy, gdzie dominują pytania techniczne. Więc nauczycielki, które próbują pracować w bardziej demokratyczny sposób, zdarzają się z różnego rodzaju skostniałymi wyobrażeniami. To są tymi dziecka, więc dziecko jako ktoś, kto nie potrafi, nie umie, komu nie wolno zaufać, to sobie nie poradzi, kogo trzeba kierować. Z wyobrażeniem nauczyciela jako osoby, która wie, która jest odpowiedzialna, która musi kontrolować, musi kierować, ale też osoby, która sama musi się poddać kontroli i kierowaniu ze strony innych. To jest coś, na co nauczycielki, z którymi rozmawiałam, bardzo wyraźnie wskazywały, że one muszą coś robić, bo czegoś tam wymaga. Więc skostniałe wyobrażenie przedszkola jako fabryki, dokładnie. Miejsca, w którym doskonale wiadomo, do jakiego punktu trzeba dojść, co trzeba osiągnąć i pytamy tylko o to, jak to zrobić. Ale zdarzają się też z pewnymi istniejącymi od bardzo dawna praktykami, oczekiwaniami, które mogą już zupełnie nie działać, ale które ciągle obowiązują, dotyczącymi tego, jak planować pracę, wiążącymi się z tym, że wszystko, co się robi, musi być przewidywalne, że trzeba wiedzieć, do jakiego punktu dojdziemy. Czasami to oznacza konieczność prowadzenia takiego podwójnego życia. Co innego robią, co innego wykazują, o czym innym mówią. Taki kolejny obszar, myślę, dość nowy obszar, z którym się zderzają, to jest obszar wpływów związanych z przemianami neoliberalnymi. To jest szczególnie wyraźnie widoczne, gdy rozmawia się z nauczycielkami pracującymi w przedszkolach niepublicznych, które coraz mocniej funkcjonują jako firmy właśnie, konkurując ze sobą nawzajem na różnego rodzaju sposoby. Ale to widać również w przedszkolach publicznych. Te wpływy mogą także oznaczać coraz mocniejszy wymóg poddawania się takiej zestandaryzowanej, z góry określonej definicji jakości.
co bardzo wyraźnie widać właśnie z standaryzowanej ewaluacji przedszkoli. Nie będę wchodzić w ten wątek, ale to jest coś, co bardzo wyraźnie nauczycielki ogranicza. I to wszystko prowadzi mnie do takiej refleksji, że tak jak Peter Moss wspomniał, demokracja być może może funkcjonować na jednym z poziomów, natomiast lepiej działa wtedy, kiedy obejmuje wszystkie i też musi obejmować wszystkie podmioty zaangażowane w daną placówkę, czy w ogóle w system. Nauczycielki, które nie mają poczucia autonomii, sprawstwa, które widzą, że choć one dużo chcą, to nie zawsze od nich wiele zależy, mają bardzo duże trudności z pracą w demokratyczny sposób w dziedzinie. Z dziećmi. Oczywiście rozwijają różnego rodzaju strategie oporu, jest pytanie o to, i co one za to płacą, jakim kosztem to się dzieje. Jest to koszt ogromny. Dla mnie takim wskaźnikiem tego kosztu jest to, co się stało z projektem, który razem z grupą takich bardzo zaangażowanych nauczycielek próbowałam prowadzić. Projekt miał być właściwie badaniami w działaniu. Byśmy chciały sprawdzać, co można w przedszkolach zmienić. One próbowały to robić w swoich własnych grupach. Z badań w działaniu projekt przerodził się w właśnie taki projekt terapeutyczny. My się spotykamy regularnie, ale głównie po to, żeby one miały swoją przestrzeń, w której mogą powiedzieć o tym, co się dzieje, czego doświadczają, z czym przychodzą, z czym się na co dzień po prostu borykają i już wprost mówią, że chyba nie są w stanie tutaj próbować jakichś kolejnych zmian jeszcze podejmować. Więc jeśli zmiana to obejmująca wszystkie poziomy. Oczywiście pytanie, jak to robić, ale na to pytanie nie będę próbowała odpowiadać, może uda nam się jakoś do niego nawiązać dyskusję. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany tą analizą podstawy programowej, to chciałam powiedzieć, że na lata 5 zostanie wydana przez Rzecznika Praw Dziecka i będzie ogólnie dostępna. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że może uda mi się trochę uzupełnić naszą dyskusję o inne poziomy właśnie. Ponieważ ja z edukacją przedszkolną niestety nie miałam zbyt dużo do czynienia, natomiast zajmowałam się ostatnio trochę pracą nad partycypacją dzieci, młodzieży w wieku szkolnym i chciałam się jeszcze na początek zapytać, ile osób wśród Państwa, czy jeżeli mogli Państwo się jakoś tak zgłosić, kto jest zainteresowany albo związany głównie z edukacją przedszkolną? Jeśli mogliby Państwo się przyznać, dobrze, to stosownie do tego będę regulowała długość mojej wypowiedzi, żeby Państwa tutaj nie zanęcić innym tematem. Ja postaram się naprawdę krótko powiedzieć mój komentarz, żeby oddać Państwu głos. Bardzo dziękuję Peterowi Mossowi za ten interesujący wykład. Zainspirował mnie on niezwykle. Wyobrażam sobie, że profesor Moss mówił może mało, a jeżeli wspominał o doświadczeniach brytyjskich, to być może z jakiegoś takiego, nie wiem, przymusu skromności mówił o nich krytycznie. Natomiast w projekcie, w którym ostatnio pracowałam, Młodzież ma wpływ w Fundacji Pole Dialogu, partnerem w naszym projekcie był Goldsmiths College i pracowaliśmy też z dzielnicą Lewisham w Londynie. Tam zapoznaliśmy się z bardzo ciekawymi praktykami demokratycznej pracy z młodzieżą w ramach czegoś, co w niedoskonały sposób można określić jako pracę socjalną. To jest niedoskonały termin, który został w Wielkiej Brytanii porzucony. I ja z jednej strony kompletnie nie czuję się kompetentna, żeby tutaj brytyjskie doświadczenia przedstawiać, natomiast nie chciałam powiedzieć, że dla nas akurat one były bardzo inspirujące i właśnie praca z młodzieżą, youth work, tak, pracownicy młodzieżowi jako zawód, to jest bardzo ciekawa dla nas inspiracja. Jeśli chodzi o różne poziomy, to między innymi w Lewisham na przykład działa z dużym sukcesem program Młody Burmistrz, Young Mayor,
który łączy pracę ze szkołami i z organami samorządu terytorialnego, co jest też uważamy istotne. To znaczy, że jakby demokratyczna edukacja czy edukacja obywatelska powinna się rozgrywać właśnie nie tylko w instytucjach edukacyjnych, powinna być również edukacją nieformalną i pozaformalną i jakby wykraczać zupełnie poza ramy instytucji. I w projekcie, o którym wspomniałam, staraliśmy się to robić, staraliśmy się wprowadzić jakby podobne wzory, znaczy staraliśmy się namawiać gminy, żeby na swoich terenach jakby zarówno szkoły się otwierały na młodych ludzi, jak i urzędy, żeby jakby młodzi mieli takie poczucie kontynuacji, że to nie jest tylko tak, że mogą uczestniczyć na przykład w jakimś procesie w szkole, ale że wychodzą również poza szkołę i w społeczności lokalnej tak samo mogą się udzielać. Ale no to są oczywiście takie ogólne hasła, natomiast chciałabym kilka przywołać przykładów, które jakby odświeżyły mi się w pamięci, kiedy słuchałam tego, co profesor Moss mówił. Wydaje mi się, że bardzo ważna jest ta kwestia, o której też Katarzyna Galbik wspomniała, to znaczy perspektywa nauczycieli. Tak jak mówię, no ja tutaj pracowałam raczej z nauczycielami, raczej no, łącznie z nauczycielami w szkołach podstawowych i gimnazjach i liceach. Natomiast to, co zauważyliśmy, to, że jakby w części przypadków to doświadczenie demokracji na początku stało się udziałem nauczycieli i mamy nadzieję, że jakby to się przełoży na to, że to się w przyszłości stanie również udziałem ich uczniów. Kiedy szkoły, które weszły z nami we współpracę, miały zadanie zorganizować debatę szkolną na temat wybrany przez uczniów, okazało się, że sami nauczyciele tak się wciągnęli w to zadanie, ponieważ pierwszy raz mieli okazję nie tylko uczestniczyć w debacie, ale również ją projektować, że po prostu trochę nie zostawili przestrzeni dla uczniów. Natomiast no, na mnie chodziło też o to, że po prostu byli tym niesłychanie podekscytowani i z dużym entuzjazmem do tego podeszli. I teraz jakby na mnie chodzi o to, żeby teraz to oceniać, czy mówić, że ojejku, no to źle zrobiliście, bo przecież mieliście uczniów tutaj dopuścić do głosu. No cieszymy się, że zaszło to na tym etapie i mamy nadzieję, że to się przełoży na dalszy poziom. Zresztą nasza fundacja ma takie doświadczenia pracy z różnymi instytucjami, że ciężko jest instytucje otwierać na zewnątrz, czy wobec, nie wiem, tak zwanych beneficjentów, odbiorców, uczestników, kiedy same wewnątrz nie są zdemokratyzowane. Tak? Pracownicy mają poczucie, że ich głos nie jest wysłuchiwany, na przykład pracownicy urzędów i takim osobom jest naprawdę ciężko uczestniczyć potem w procesach demokratycznych, w procesach partycypacyjnych i otwierać się na zwykłych tak zwanych obywateli i mieszkańców. Chciałam może jeszcze się odnieść do takich kwestii, zarówno profesor Moss wspominał różne dokumenty programowe, jak i pani Katarzyna Galbicz. Ja chciałam może trochę od innej strony powiedzieć, że czasem te dokumenty programowe, no akurat w przypadku Polski nawet na papierze nie brzmią specjalnie dobrze, ale czasem jakby jest, mówi się, znaczy używa się takich dość abstrakcyjnych, szumnych, trochę może czasem pompatycznych określeń i w teorii to wszystko brzmi bardzo dobrze i mam wrażenie, że mamy teraz do czynienia ze swoistą w ogóle modą na partycypację. Być może, no może w przedszkolach jeszcze nie, jeszcze tu tak nie dotarło, żeby w dokumentach programowych to się przejawiało, ale no mamy wysyp konsultacji społecznych, teraz nie wiem, budżetowanie partycypacyjne jest dość popularne. No i oczywiście jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, tak? Wszystko zależy od tego, jak to jest robione. I tutaj właśnie też z Wielkiej Brytanii płynie dla nas wielka inspiracja, kiedy czytamy osoby zajmujące się właśnie krytyczną czy demokratyczną pracą z młodzieżą. To jakby takie podstawowe przesłanie, które płynie
głównie z ich tekstów, z tego co oni mówią, jest takie, jakby bądźcie ostrożni i bądźcie odpowiedzialni, kiedy zabieracie się za partycypację, bo źle poprowadzona partycypacja, partycypacja pozorna jest gorsza niż, niż pozostawanie jakby w stałym schemacie. I ja chciałam powiedzieć, że mieliśmy w trakcie projektu wrażenie, że jakby w części szkół jakby zostały uczynione pierwsze kroki, w części przypadków jakby szkoły się trochę otworzyły, w części przypadków się trochę przestraszyły, bo właśnie pojawiły się konflikty. To jest bardzo ważna kwestia, żeby właśnie no, dopuszczać głos nie tylko do tego momentu, w którym uczniowie się z nami zgadzają, ale właśnie pogodzić się z tym, że niektóre kwestie są no, nieusuwalne, że po prostu są. I że jeżeli uczniowie rok po roku mówią o tym, że oni nie chcą mieć mundurków, to oni naprawdę jakby wiedzą, co mówią. No, mieliśmy wrażenie czasem właśnie w jednej szkole podstawowej, że pani dyrektor miała wrażenie, że jakby samo porozmawianie i przedstawienie jej racji jakby załatwia sprawę. Miała poczucie, że przekonała uczniów, podczas kiedy uczniowie, kiedy z nimi rozmawialiśmy, to byli innego zdania. Także wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne. No i mieliśmy bardzo fajne przykłady, w których nie wiem, szkoły dopuściły do debat na tematy, które są rzeczywiście dla uczniów istotne. Ja bym chciała tu przywołać jeden przykład. W jednej ze szkół, w jednym z gimnazjów odbyła się debata na temat stanu toalet uczniowskich. I może się wydawać, że ten temat jest taki może mało poważny, ale to jest jednak temat, który ma bardzo duży wpływ na codzienne życie uczniów w szkole i to jest moim zdaniem bardzo fajne, że jakby szkoła się też na to otworzyła, wzajemne zobowiązania zostały jakoś tam podjęte i z tego co wiemy, rzecz ma się lepiej. No i może zakończyłabym tylko takim nawiązaniem do tego, że w tych naszych działaniach bardzo ceniliśmy sobie wszelkie momenty, kiedy szkoły nas czymś zaskakiwały, kiedy nawiązuję tutaj do tego efektu zadziwienia i zaskoczenia, że nie wiemy, dokąd proces można zaprowadzić. Częścią jakby działań w szkołach było to, że uczniowie sami decydowali o tym, jak ma wyglądać regulamin samorządów uczniowskich. Bo był jakby w tym taki pomysł, że nie trzeba odkrywać Ameryki na nowo, wprowadzać fantastycznych nowych narzędzi partycypacyjnych, można skorzystać po prostu z mechanizmu samorządu uczniowskiego, tylko że podejść do nich prawdziwie demokratycznie. No i częścią takiego, uważamy, prawdziwie demokratycznego podejścia było to, że uczniowie mogli sami napisać regulamin swoich samorządów. W jednym przypadku uczniowie wymyślili stanowisko w tym samorządzie, to się nazywało Artman. Tak po prostu sobie wymyślili, że oni nie chcą mieć takich nudnych nazw, nazw stanowisk, jak przewodniczący samorządu, tylko po prostu chcą mieć fajnie brzmiące nazwy, które coś tam dla nich oznaczają. I była wielka, odbyła się dość mocna awantura w szkole wokół tego, bo grono nauczycielskie było bardzo temu przeciwne. Natomiast okazało się, że trochę wsparliśmy uczniów, że oni mają prawo do tego, żeby nazwać to stanowisko tak jak chcą, no i rzeczywiście tak się stało. Także takie efekty zaskoczenia są bardzo fajne. I może tyle ode mnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam do dyskusji. Anna Dzierżowska, ja mam pytanie do Pani, które będzie taką też trochę wrzutą, bo ja bym chciała spytać o rolę jednej dość niestety istotnej instytucji życia publicznego w Polsce, która jakby w mojej opinii dokłada swoje cegiełki do tego, że tak trudno nam jest stworzyć demokratyczną edukację. Mianowicie chciałam spytać o rolę, wpływ i znaczenie Kościoła katolickiego i to zarówno o właśnie bardziej przede wszystkim interesuje mnie ta kwestia w odniesieniu do tych właśnie możliwych zmian w edukacji przedszkolnej. I to jakby zarówno pytam o to w takim kontekście, że jak wszyscy doskonale wiemy, w każdej prawie szkole, jak rozumiem pewnie w większości przedszkoli są katecheci i katechetki, jak i w kontekście takiego nacisku, który bardzo często jest wywierany, zwłaszcza na nauczycielki przedszkolne poprzez lokalnych proboszczów.
pobyta Akademii Pedagogii Specjalnej, pytanie pana profesora Mosa. Panie profesorze, od czego zacząć przemianę? Tkwimy w jakimś zakrętym kręgu. Mamy niedemokratycznie działające uczelnie wyższe, które kształcą niedemokratycznych nauczycieli. Ci trafiają do szkół, które są oczywiście niedemokratyczne i są zarządzane niedemokratycznie przez samorządy lokalne i inne podmioty. Kształcimy dzieci niedemokratycznie, które potem są niedemokratycznymi obywatelami. I to się kręci w kółko. Gdzie to przerwać? Czy to na nas ciąży odpowiedzialność faktycznie na nauczycielach akademickich? Bo mam takie wrażenie, że kształcenie nauczycieli to jest chyba to, o czym rzadko mówimy. Nasze środowisko się tego trochę wypiera. Może tutaj jest początek? Proszę mi podpowiedzieć, czy to jest jakiś trop. Dziękuję. Jana Nowicz, przedszkole warszawskie i studium edukacji niezależnej przy Uniwersytecie Warszawskim. Ja w ogóle uważam, tak jak pani, że po prostu na uczelniach wyższych w Polsce panuje praktycznie średniowiecze. Student nie jest partnerem dla wykładowcy. Student ma pewne rzeczy koniecznie się nauczyć i koniecznie wiedzieć i próby wprowadzenia zmian są bardzo trudne. Istnieją rady programowe, trzeba przygotować program tak, żeby rada programowa to zatwierdziła. I ja myślę, że przyczyna leży tutaj, że przede wszystkim należałoby inaczej wyedukować nauczycieli. Po to, żeby oni mogli wykorzystywać, żeby oni to, czego się nauczą, to stosowali w życiu, żeby się nie bali tego, co pani z Wrocławia powiedziała. To jest bardzo widoczne. 16 lat zajmuję się kształceniem nauczycieli przedszkolnych, więc mam tutaj pewien obraz. Barbara Murawska, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu. Ja zajmuję się kształceniem nauczycieli lat 30 parę, proszę Państwa. I dokładnie przez te 30 lat robię to w duchu takim, jak mówi tutaj pan profesor. Efekty tego w praktyce są znikome, bym powiedziała. Ale myślę sobie, że to nie tylko sprawa kształcenia nauczycieli, to nie tylko sprawa programu, którymi się posługujemy. Pomyślcie Państwo, w jakiej kulturze zostaliśmy my wychowani, ja, moje pokolenie i jeszcze moi rodzice. Myślę, że uczymy się demokracji niewiele ponad dwie dekady. W związku z tym ci nauczyciele, którzy w tej chwili w większości, bo to są badania pokazują, że nauczyciele małych dzieci, to jest najwięcej takich nauczycieli jest w przedziale 45-50 lat. To są ludzie, którzy wychowali się w zupełnie innej kulturze. W kulturze oceniania wartościującego. W kulturze walczenia o swoją pozycję poprzez porównywanie się z innymi. I teraz nauczenie się włączania we własną pracę zdanie innych i budowanie własnego poczucia wartości w sytuacji, kiedy nie panuje się pozornie nad sytuacją, w której się funkcjonuje, daje takie, a nie inne efekty. Nauczyciele są nieautonomiczni. Mimo iż w tych różnych, najwyższych rozporządzeniach możemy się doszukać tej autonomii, tego przyzwolenia na autonomię. Im niżej schodzimy w różne zarządzenia i rozporządzenia, to spotykamy coraz więcej na różnych poziomach różnego rodzaju przepisów wiążących nauczycielom ręce. Poprzez gminę, poprzez kuratorium, poprzez w końcu dyrektora placówki. Dlaczego? Bo to są wszystkie osoby, które w jakiś sposób chcą zaznaczyć swoją tutaj obecność, a najpewniej czują się w sytuacji, którą definiują i po tym rozpoznają swoją ważność w sposobie pełnienia jakiejś funkcji. To samo dotyczy nauczycieli. Oczywiście można powiedzieć tak, nauczyciel zamyka salę, zostaje z dziećmi sam w klasie bądź w grupie przedszkolnej. No i co mu nie pozwala uczyć demokracji w tej grupie? Żaden z nauczycieli nie potrafi wprost na to odpowiedzieć. Mówi, a bo mnie sprawdza, a bo przyjdzie dyrektor, a bo mi nie pozwoli. Ja myślę, że cały problem polega na zmianie kultury myślenia o demokracji w życiu społecznym. A zmiana kulturowa
musi trwać. Dzień dobry, Anna Firek. Ja akurat pracuję w oświacie niepublicznej i jadąc na ten wykład zadawałam sobie takie pytanie. Co należy rozumieć przez edukację publiczną i demokrację w edukacji publicznej? Co to jest ta edukacja publiczna? Czy to znaczy, że to jest edukacja powszechna, to znaczy niepubliczna i publiczna? Czy to jest edukacja po prostu państwowa? I na ile możemy uważać, że ta szkoła jest nasza po prostu? Czy no, takie podziały stosować? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może w takim razie ja poproszę Pitera o ustosunkowanie się do tych wypowiedzi i o ten panelist. Well, I think the question which could be summed up as where do we begin is the very, very big question, because I go around lots of places talking about these things, and I find a deep dissatisfaction with the way things are, but also a deep hopelessness about the possibility of change. And this is obviously a profoundly worrying feature of our societies today, that people feel unable to imagine change in a fundamental way. We I think, feel we are in this dictatorship of no alternative. And I don't have an easy snap answer to it, because, I mean, you would be suspicious if I told you, oh yes, this is what we do. I think I go back to Foucault. I don't know how many of you have read Michel Foucault on these questions, but he says a very important point to start is in your own head, to think differently. Because he says once we think differently, then the need for change becomes both, I forget how he puts it, very urgent, very necessary, and quite possible. So I think the need or the possibility of imagining a different way of life is really important. You could call it utopia, and I think utopian thinking is very important, because today we live in a neoliberal world, which is the result of utopian thinking 30 and 40 years ago, which has been made real. So I think the idea of being able to imagine and think that there are alternatives is something very important to hold onto. It doesn't bring about change by itself, but it means that you can actually say, I control my own thinking. I can keep that free. I think the university has an extraordinarily important role, which is becoming harder and harder, as a place of critical thinking, as a place for contesting dominant ideas, as well, of course, as a place of teaching. But I think it has to try and reclaim its place as having a central role in a genuinely democratic society, which must be a society where there are alternatives which are taken seriously. So I think those of us from universities do have a responsibility to actually be articulating other possibilities and documenting them. See, I think there are many places in the world today and in the past where people have tried to work democratically. I think once we begin to look, you'll be surprised how many places there are. But unfortunately, we somehow don't really take them very seriously. But if we begin to document these places, if we begin to take these as very serious experiences, then we can begin to learn from them and to show that other ways of educating are possible. So that is another role, I think, that is important. I think I don't think change will happen by the government in Poland or in England saying everybody's going to be democratic. I mean, that's not going to happen. It shouldn't happen. I think change will happen at least in some ways at a local level.
that actually some people, some places will get so dissatisfied that they will want to do something different. That is what happens now and could happen more and more in the future. And that's why I think it's so important for us to be documenting where people have actually said, no, we resist what we're being expected to do. So I think one of the starting points is places where people refuse to do what they're expected to do. People are very good, you will have experience of this, of finding ways around the system, of actually doing things that they're not supposed to do, and that's extraordinarily important. And I think another thing to hold in mind, and I'm not giving you an easy answer because I don't know what it is to have a sense of history. That actually the way the world is today is not how it will be in 30 or 40 years. There's a very interesting piece by a man called Milton Friedman, who is the arch guru, the arch priest of neoliberalism. And in the 1960s, he wrote something like, what our job, our, meaning neoliberal thinkers, our job is to develop ideas so that we are ready when the crisis comes. And he was. They were. In the 1970s, later perhaps in former Eastern Europe, in the 1970s, the post-war regime broke down. And people from a neoliberal background had very clear ideas of how it should be replaced. And they were ready. And all those ideas that would have seemed crazy in the 1960s, year after year after year, they appear. I can see it in my own country, where things we would have thought crazy, like schools competing for parents in a market and running themselves as businesses. Unbelievable. But this is what happens. So I think we have to hold the idea that the situation we are in today, whatever it is, will not be there in the future. And this comes back, I guess, to the universities, but other people too, to be saying, what do we want and how are we going to get it? So for me, it's not enough just to be critical. You have to be thinking about what conditions do we need? How would this look? How might we do things differently? So I'm not answering your question directly because I don't think it can be answered. I'm trying to think myself some ways into this extraordinarily difficult situation. And at a time when democracy is in such a bad situation in general, that the possibility of political change seems particularly hard to imagine. But I believe the time will come. The crisis is coming upon us. And environmentally, if not economically, we will face such big crises that we will demand that there is a different way of living. I'll get down from my sermon. It's a very welcome question. I think important about the study. Yes, right. Okay. Well, I put that in deliberately. I'm very at present. I'm thinking, but I'm thinking very much about what a public education means. It's a work in progress because in my own country, what I see, education is being put on the market. More and more, this idea of it being businesses and so on. And it's also increasingly state education, because we have the peculiar situation that schools are becoming autonomous. They are no longer connected to municipalities. Right? They're businesses, but they have contracts with the minister in London. So the minister in London is responsible, one person, for, I don't know, 15,000 schools. It's utterly and completely incredible. So I think that a public education is not delivered on the market, and I think it's not the same as a state education. The concept of a state education is frightening to me. I don't think it can be a democratic education. I think it is an education which the public take responsibility for. It's an education that is responsible to the public. For example, accountability.
it's an education that takes very seriously the task of creating public spaces where people can come together as citizens, and it's an education which is concerned with the production of public values, values like solidarity and democracy and so forth. So these are the ways my thinking is going, and a public education in my mind can be delivered both by municipalities but also by private organisations who are not working for profit. I don't think a profit body can be provide public education, because I think a public education also means that all the schools agree certain publicly and democratically decided values and objectives, leaving a lot of space for other conditions. So I put it in. I'm beginning to write to clarify my own thinking about what a public education is, but I think it's an incredibly important part of a democracy, and we need to find ways in which we can include a diversity of schools within a public framework which is not controlled by the state. That's as far as I've got from that. Ja chciałabym się odnieść do wątku kształcenia nauczycieli jako osoba, która również uczy nauczycieli. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, ale też rozmawiając z nauczycielkami, które są nimi od niedawna i które opowiadają o swoich doświadczeniach wyjścia z uczelni z niezwykłą motywacją do pracy w pewien bardziej demokratyczny sposób. Potraktuję, jak powiem, taki skrót myślowy. I starają się to robić, natomiast trafiają do systemu, który na to im nie pozwala. I owszem, mogą zamknąć za sobą drzwi, zamykają te drzwi i próbują robić co innego, ale na przykład się okazuje, że po roku zostają przeniesione do innej grupy. Bo już nie mogą być tej, z którą pracowały w trochę inny sposób. Albo na przykład muszą wyciąć 800 motylków jako dekoracja okien przed szkołą. Nikt nie mówi, że dlatego, że napracują w inny sposób, ale jest to dość czytelne. Nie mogą tego zrobić dzieci, bo to musi być ładne. Myślę też, że część tego systemu, który wkładają, to nawet nie jest system, który sprawia, że nauczyciele są nieautonomiczni ze względu na pewne regulacje, przepisy, rozporządzenia, to na pewno tradycje. Myśmy w ramach tych spotkań właśnie tej grupy wsparcia analizowały różne dokumenty. Na przykład odkryłyśmy, że nie ma obowiązku pisania programów, w których cały rok będzie rozpisany na poszczególne dni. A większość z tych nauczycielek musi to robić, bo tego się od nich oczekuje. I mogą tego nie zrobić, bo też chciałby pracować. Po prostu. Więc ja myślę, że powiedzenie, że możemy zamknąć drzwi i robić swoje, jest trochę zbyt proste. Oni naprawdę bardzo próbują, ale prowadzenie tego podwójnego życia jest niesamowicie wypalające. I ten czynnik emocjonalny tutaj jest, myślę, taki nie do zlekceważenia. Jeśli chodzi o pytanie o rolę Kościoła, to ona na pewno jest, oczywiście masz rację. Zajęcia z religii są w wielu przedszkolach, a nawet nie chodzi o zajęcia z religii prowadzące przez katechetów, ale to, że religia jest po prostu wpleciona w taką codzienną skarbkę życia. To, że się obchodzi wszystkie święta, dzieci, które nie chodzą na religię, też te święta obchodzą, więc to wszystko jest po prostu codzienność. Natomiast czy Kościół w przypadku, mówię o przedszkolach, bo je znam jakoś, czy jest taką istotną, antydemokratyczną siłą, to nie wiem. Nauczycielki, z którymi o tym rozmawiam, bardzo rzadko na to wskazują. Nie sądzę, żeby nie robiły tego, bo są nierefleksyjne. Już są bardzo refleksyjne, widzą wiele zależności. Na pewno jest to oddziaływanie, ale nie wiem jak bardzo duże znaczenie ma. Natomiast wasze doświadczenia Fundacji Komańskiej, tutaj mogą coś trochę innego też pokazać. Tylko dwa słowa. My właśnie zakończyliśmy program, który się nazywał Będę kim zechcę.
Był to taki program stworzony przez grupę nauczycieli przedszkolnych i nasz zespół fundacyjny. Dotyczył różnorodnych działań na terenie przedszkoli, takich, żeby próbować zderzyć się z panującymi stereotypami w stosunku do chłopców i w stosunku do dziewczynek. Ten program był realizowany również w środowiskach wiejskich i część zajęć wypadła w momencie, kiedy w Polsce rozszalała się afera genderowa. Myśmy bardzo byli w fundacji zaniepokojeni, jak nasze nauczycielki w tych tradycyjnych środowiskach wiejskich sobie poradzą z tą sytuacją. I co się okazało? Okazało się, że one wyszły z tego naprawdę wspaniale. Dlaczego? Dlatego, że zaczęły rozmawiać z rodzicami. Znaczy rodzice sami po liście przeczytanym w kościele przyszli do przedszkoli, pytali, co tam się dzieje tak naprawdę, bo dopiero wtedy właściwie dostrzegli pewne zagrożenie, bo tak było fajnie, dzieci miały fajne zajęcia, przychodziły zadowolone, opowiadały o tym, co się fajnego działo, ale tutaj ostrożność rodziców, no bardzo, bardzo słuszna. Natomiast wystarczyły rozmowy z tymi rodzicami, żeby ten problem już nie, żeby nie było problemu. I ja myślę, że ta mądrość nauczycielek i gotowość rodziców do tego, żeby stworzyć dzieciom naprawdę jak najlepsze warunki do takiego startu w przyszłość, jest szalenie tutaj ważne. To tak bym odpowiedziała na to pytanie. Coś pani się? To jeszcze, bo już powolutku będziemy kończyć, ale to jeszcze jakaś malutka runda pytań do Pitera. Dobrze? Bardzo proszę. Moje rodzice w edukacji i też taki program zajmujący się upadającymi szkołami w Polsce, w gminach wiejskich. Brakuje mi tutaj w tym, co, o czym rozmawiamy, jakiegoś promyka nadziei, że u nas cokolwiek dobrze, dobrego się dzieje. Chciałam powiedzieć o dwóch takich rzeczach, które dzieją się i są takimi lokalnymi, jak pan profesor powiedział, zarzewiem dobrego. A to jest przykład, który na pewno też można spotkać w Warszawie i mówię to w oparciu o jedną z placówek przedszkolnych. Wydaje mi się, że nie zbudujemy demokratycznego, takiej społeczności demokratycznej, jeżeli będziemy oczekiwali, że każda nauczycielka sama sobie będzie za zamkniętymi drzwiami pracować w sposób demokratyczny. To jest pierwsza rzecz, którą bym oczekiwała, że to środowisko będzie ze sobą rozmawiało i najpierw wypracuje podstawowe zasady porozumiewania się między sobą. Rodzic wchodzący do jakiejkolwiek placówki widzi, czy to jest placówka, w której nauczyciele ze sobą rozmawiają, mają uzgodnione pewne poglądy na rzeczywistość i na wychowanie dzieci, czy każdy pracuje osobno i ma ten dwuświat, o którym pani powiedziała, tak? To podwójne życie. Więc po pierwsze oczekiwałabym, że będziemy uczyć, będziemy stwarzać zapotrzebowanie społeczne na to, żebyśmy się wszyscy dogadywali. To jest pierwsza niezbędna absolutnie rzecz do tego, żeby tworzyć demokrację. I myślę, że zanim ona będzie pokazywana dzieciom, to my musimy się za sobą uporać. Z tego nie ruszamy. Druga rzecz, i tam, gdzie są stworzone te takie koncepcje pedagogiczne, przepracowywane naprawdę do bólu, jeśli chodzi o każdy sposób porozumiewania się z rodzicami czy z dziećmi, tam widać elementy takiej pracy demokratycznej. A druga rzecz, o której powiedzieć, to pan profesor zwraca uwagę na to, że kryzys jest dobrym momentem do przemyślenia i do zrobienia czegoś od nowa. Bardzo wyraźnie widać to w społecznościach wiejskich, które tracą szkoły. Tam, gdzie udaje się przejąć te szkoły i prowadzić je jako szkoły niepubliczne, uprawnienia publiczne, dzieją się czasami fantastyczne rzeczy. Porozumienia z rodzicami, z lokalną społecznością, z robieniem tam bardzo różnych rzeczy w tej małej przestrzeni publicznej. I to jest na pewno rzecz, która się dzieje u nas, więc dobrze by było, jeżeli państwo mówią, że warto dokumentować, to zwrócić uwagę na to, gdzie się takie dobre rzeczy dzieją. Także odrębnikę. Dziękuję bardzo. Ja opowiadałam Piterowi o sieci szkół społecznych właśnie tworzonych na wsiach Federacji Inicjatyw Oświatowych.
Dobry wieczór, Anna Bronstein. Ja też chciałam coś pozytywnego powiedzieć o tych zmianach. Ja pracuję w liceum, które no, stara się być jakoś liceum demokratycznym. No trochę jest też właśnie inne i takie, że no taki duch jakiejś takiej demokracji i rzeczywiście jakby dialogu tam się staramy prowadzić i mieliśmy taką solidną, tak zwaną ewaluację kuratoryjną, no i oczywiście to wywołało taki popłoch w nas, no bo tutaj nie ma dzwonków, te dzienniki, wszystko. No ale trochę, w gruncie rzeczy oczywiście dzienniki żeśmy uzupełnili, ale żeśmy postanowili jakoś tak powiedzieć prawdę. No i tam powiedzieć, co my robimy i no mieliśmy bardzo pozytywne wyniki tej ewaluacji. W tym sensie mieliśmy jakby dokładnie, jakby zostaliśmy docenieni za to, co robimy dobrze, czyli że mamy super aktywnych uczniów i tak dalej. I jakby zostaliśmy zganieni za to, co robimy źle, czyli że nie najlepiej zdajemy maturę z matematyki. Okej, okay, tak? I jakby te panie, które przyszły z kuratorium i które w pełni nie były, nie wiem, mojego pokolenia, tylko no naprawdę jakby przesiedziały w tej szkole cały tydzień, rozmawiały z różnymi ludźmi i zrozumiały, co my robimy. I jakby, i oczywiście tam różne rzeczy się schowało pod dywan, ale w gruncie rzeczy jakby wysłaliśmy normalnie dzieci, nic im nie mówiąc, oni mają mówić na tych rozmowach i oni powiedzieli jakby to, co mieli powiedzieć, prawda? I to jakoś poszło i w ogóle zupełnie nie mam poczucia, że jakby ten system tego nie przyjął, tak? I że też nam to dało, znaczy mi jako osoba, która jakoś prowadziła, znaczy prowadzi tę szkołę, no jakąś taką niesamowitą też pozytywne wzmocnienie, że ten system jest w stanie przyjąć jakby właśnie taką szkołę, która no jednak działa inaczej i ten duch demokratyczny jakoś próbuje no w ramach jakby bycia szkołą, uprawnienia szkoły publicznej jakoś tam przeżyć. Jeszcze mam pytanie do pana profesora, bo jeżeli ja bym miała sobie zadać właśnie jakieś takie etyczne albo polityczne pytanie związane z edukacją i z demokratycznością szkoły, to jest jakby pytanie o rolę i w ogóle o rozumienie równości w tej szkole, bo to jakby się robi takie bardzo trudne w tym systemie i w świecie, w którym żyjemy i w ogóle, no, że jakby szkoła jest jakby tradycyjnie instytucją hierarchiczną, w której jakby nawet nie mówię o wiedzy, ale o pewnym ładunku doświadczenia, którą ma część jakby osób, a części nie ma. I to jest jakby takie pytanie, które jakoś mi cały czas nie wiem, chodzi po głowie, jak to jest tą równością jakby w szkole i no i jak to rozumieć. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś ostatnie pytanie, zanim poproszę Pitera o odpowiedź? Ja, ale nie pytanie, tylko też stwierdzenie. Jeszcze raz przypomnę, nazywam się Anna Firek i pracuję w tym samym zespole szkół, co Anna Bronstein i Ania Dzierżgowska. I chciałam właśnie też powiedzieć, że no, chyba nasz zespół szkół stanowi taki pozytywny, jakby no, nie, trudno mi powiedzieć element, ale taką istotny podmiot w demokracji. Stąd jak też tutaj jechałam, to nie demokracja była dla mnie problemem, czy istnienie tej demokracji, a jak ona jest stosowana w innych szkołach. Natomiast no, ja cieszę się, że miałam takie szczęście, że nie odczuwam wszystkich tych dysonansów, które Państwo odczuwają. Również nie odczuwam takiego dysonansu, bo teraz chodzę, studiuję na Wydziale Pedagogicznym i to, co jest tam mi przekazywane, jest bardzo bliskie tego, co się realizuje u mnie w praktyce i nie widzę w tym żadnej utopii. Dziękuję bardzo. Małgorzata Żydko, jak ostatnia. Dobrze? Ja jeszcze tylko chciałabym dołączyć taki wątek związany z rodzicami, bo tutaj w dyskusji naszej to się pojawiało. Proszę Państwa, my mamy wspólnie z panią Elżbietą Gromiak, szefową Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji, takie doświadczenia, które wskazują na to, że rodzice mogą być inspiratorami łamania tego hierarchicznego dystansu, który jest między szkołą a środowiskiem
Mamy ostatnio takie doświadczenie tutaj w jednej ze szkół pod Warszawą Wesołej. Ja jestem naprawdę zbudowana, jestem pod wrażeniem. Grupa rodziców, która w sposób niezwykle umiejętny próbuje uświadomić nauczycielom, na czym polega dobra współpraca rodziców ze szkoły. Rodzice, którzy zorganizowali specjalne seminarium po to, żeby spróbować przełamać pewne bariery, które się tam pojawiły. Proszę Państwa, mi się wydaje, że to jest potencjał. To jest to, o czym Pan Profesor mówił, że szkoła może być takim forum dyskusji, może być takim miejscem, gdzie nawiązujemy współpracę, gdzie pokazujemy nasze oczekiwania, ale przełamujemy też bariery. To się dzieje z inicjatywy rodziców. I myślę, że to jest też potencjał, który jest do wykorzystania. I to jest takie nasze wspólne doświadczenie, które pokazuje, że tu też warto do tego nawiązywać. I to, że nasi rodzice są coraz bardziej zainteresowani jakością edukacji, tej wczesnej edukacji, to jest baza, z której powinniśmy korzystać, proszę Państwa. Tego nie powinniśmy lekceważyć. Chciałam dodać, jeśli mogę, za co Pani powiedziała. Zaraz, zaraz po kolei. Dobrze, to może najpierw dotyczące, że przepraszam, rodziców, ponieważ nasza placówka istnieje tylko dzięki rodzicom. Rodzice ją utworzyli, rodzice współpracują cały czas z nauczycielami. Placówka nie posiada dyrektora. I właściwie nauczyciele nie muszą za zamkniętymi drzwiami robić tego, co chcą, ponieważ to wszystko jest uzgadniane na co tygodniowych kolegiach. Nauczyciele się wspólnie spotykają, ustalają. Jest Rada Rodziców, która decyduje prowadzić gospodarczą placówkę i placówka istnieje od 20 lat. Dziękuję. Już naprawdę ostatnia, tak? Elżbieta Piotrowska, Gromniak, Stowarzyszenie Rodziców Edukacji. Ja chciałam króciutko zwrócić uwagę na dwa aspekty. Od 10 lat próbujemy przywrócić rodzicom ich prawa jako pierwszych edukatorów swoich dzieci i to wcale nie jest takie łatwe, dlatego że rodzice w Polsce po prostu nie mają prestiżu. Nikt nie traktuje ich rodziców poważnie. I to jest jedna bardzo ważna takie ogólne działanie społeczne, do którego powinniśmy się jakoś wspólnymi siłami przyłożyć, bo nawet przy budowaniu strategii rozwoju kapitału społecznego w ogóle nikt nie pomyślał o rodzicach. Więc to o czym świadczy i jak Państwo traktuje tę 7-milionową grupę społeczną. A drugą rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to na język, jakim mówimy o demokracji. Mówimy językiem, których rodzice, uczniowie nie rozumieją. To, co dzisiaj widziałam w prezentacji, to jest prosty, przejrzysty język poparty przykładami. Myślę, że powinniśmy do tego przywiązywać ogromną wagę, bo ludzie zwyczajnie nie rozumieją, co to znaczy demokracja w szkole i jak jej używać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Peter, can I ask you this? Final answers? Kind of snappy issue. Right, gosh. Right, the first speaker was talking about hope and that some good things are happening, and I hope I was trying to say that I think if we begin to look, there are far more good things happening than perhaps we may think. And I was saying that's one reason why I think we have to document and learn from good things that are happening, because then I think that's a way of saying all the time there are other ways of doing things. So I think that's absolutely right. We need to be very hard. We need to be very clear about the difficulties and the problems confronting us. But we should never lose the idea of hope and that people are doing things differently in some places. I think somebody used the idea of the single teacher behind the closed door, and that seems, of course, to be exactly the opposite of virtually everything, perhaps, that we would want for education. But I think it's a very powerful image, and it's a very strong tradition of the autonomous teacher who is there to fill children up with knowledge. And I think it's that image. That's why I think the image is so potent, is what is our image of the teacher? How do we see the teacher? Are they
an autonomous professional who can be left to teach? Or are they people working in relationship with other adults and children who are co-constructing knowledge, etc., etc.? So we have to work on that. And I think the most powerful antidote to that single teacher behind the closed door is this image of the school as a public space, because it actually turns out the school. So instead of the school being surrounded by a wall, which parents or anybody else have problems storming, you could say, it's the idea that it's a space which welcomes people in, and as well, of course, as taking children outside of it. So I think that's really important, the idea of public, exploring that idea of the school as a public space, a place where people, citizens, can meet each other. And out of that encounter, all sorts of possibilities can follow. Not necessarily education. As I said, there are lots of social, cultural, aesthetic, political possibilities once people meet in that sort of place. And I think it also leads to ideas about how do you develop cooperative relationships between teachers, as well as between teachers and parents and other citizens. I mean, in Reggio Emilia, for example, 30 years ago, they said there will always be at least two teachers in every group, because we want to create an environment in which dialogue and discussion is embedded in everything we do. And they created other conditions to actually, including pedagogical documentation, making space for people to come together to look at learning and education, creating relationships of equality in that process. So I think, again, it's absolutely right, we don't want the single teacher. There are conditions which would enable us to create collaborative, egalitarian relationships between adults, and between adults and above all children, because hierarchy leads to the children being at the very bottom and having no voice at all. And as a final point, is I touched on the idea of a democratic professional, and I think one definition of that is somebody who sees parents, but other citizens also, as bringing particular resources, particular perspectives, particular knowledges into the school, which is something invaluable and which can create a lot of very exciting and good things. This Paulo Freire talks about readings, where we read the world. A democratic professional knows that they do not have the only reading of the world. Other people have their own readings, and those readings are very rich and should be something that are shared to create something new and special. So I agree entirely that we need to pay a lot of attention to the relationships, right? Between children and adults, between adults and of all sorts. And therefore, in some ways, the idea of ethics being at the heart of education, because it's a relational practice, comes back to that point. What sort of relationship do we have at the heart of our education? Dziękuję Państwu bardzo. Już bardzo, bardzo późna pora. Dziękuję, że tak długo z nami jesteście. Dziękuję Piterowi, dziękuję naszym panelistkom. Bardzo dziękuję tłumaczkom, które gdzieś tam są w oddali. I mam nadzieję, że się zobaczymy wkrótce. Dziękuję bardzo.